Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Tomasz Skręt. Przyjechałem, jestem z firmy G2A. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować zbiór takich 12 reguł, które charakteryzują aplikacje. Aplikacje, które można łatwo skalować, aplikacje, które można łatwo tworzyć, deployować. Ten zbiór reguł nazywa się 12 Factor App. Może zaczniemy od pierwszej. Pierwsza reguła, Codebase. Jeśli chodzi o Codebase, mamy jedno repozytorium. Jedna aplikacja, jest to jedno repozytorium. Czyli nie dzielimy aplikacji na przykład na dwa repozytoria, no, typu front trzymamy w jednym, backend trzymamy w drugim. To już jest po prostu kilka aplikacji. Preferowany jest oczywiście Git. Jeśli chodzi o repozytoria, jeżeli dany deweloper wyczekautuje sobie dane repozytorium, to ma działającą instancję tej aplikacji, czyli deploy. Tych deployów może być kilka. Repozytorium mamy jedno, deploy może być na produkcję, może być na stage'a, dev'a, RC. Każdy kolejny deweloper ma też ma swoją instancję działającej tej aplikacji. Jeśli chodzi o to, co u nas w G2A-u, z czego w G2A-u korzystamy, korzystamy właśnie z Gita, a do hostowania z tych repozytoriów Atlassian Stasha, no aktualnie zmienił on nazwę na Bitbucket Server. Każda aplikacja ma swoje zależności. Żeby zarządzać tymi zależnościami, w PHP wykorzystujemy Composera. Ktoś korzysta z jakiegoś innego narzędzia? Nie słyszę, czyli pewnie wszyscy korzystają z Composera. Nie ma nic lepszego w PHP. Jeżeli mamy jakiś kawałek kodu, który używamy już więcej niż jednej aplikacji, powinniśmy go zamiast kopiować, przygotować jako bibliotekę, którą będziemy mogli dołączać do jednej i do każdych kolejnych aplikacji. No, ta instalacja powinna być prosta, więc tutaj u nas Composer bardzo załatwia ten cały proces. Mamy jedną komendę Composer install, żeby zainstalować, Composer update, żeby zaupdate'ować te zależności. Także na pewno każdy z Was z tego korzystał. Jeśli chodzi o konfigurację, każda aplikacja ma swoją jakąś konfigurację. Czy to ustawienia, dostęp do bazy danych, dostęp do serwera kolejkowego, dostęp do cache'a i jeszcze jakieś credentiale do innych API-ów, z których korzystamy, to wszystko powinno być trzymane poza repozytorium. Nie powinniśmy tego komitować do repozytorium, powinno być trzymane w środowisku, w którym dana aplikacja jest uruchamiana. Mamy do tego kilka różnych narzędzi w PHP-ie. Głównie korzystamy na przykład z .env, ale możemy na przykład... korzystacie z .env? Kilka osób korzysta, dobrze. Możemy tą konfigurację trzymać w plikach, ale preferowane jest po prostu ładowanie tego ze środowiska, w którym dana aplikacja jest uruchamiana, czyli z environmentu. Jeśli chodzi o na przykład takie ustawienia, to możemy bardzo łatwo do FPM-a sobie dorzucać za pomocą jednej komendy po prostu wartości, które potem będą używane przez wszystkie skrypty, przez tą naszą aplikację, jak będzie ona uruchamiana. Baking services. Co to jest? To są po prostu wszystkie pozostałe zależności naszej aplikacji, które nie są modułami, nie są lipkami, typu baza danych, system plików, system cache'u, kolejki, wszystkie inne API-e, czyli wszystko to, z czym komunikuje się nasza aplikacja, żeby móc wykonać swoje zadanie, żeby móc dostarczyć gotowy wynik swojego działania. Jeśli chodzi o G2A, to korzystamy do kolejek z Rabbita, korzystamy z Redisa, bazy danych mamy bardzo duży przekrój, w zależności od projektu jest to Postgres, MariaDB, MongoDB, jeszcze jakieś inne
mniej używane bazy danych typu CouchDB. Wszystko to zależy od projektu i to są właśnie dodatkowe resursy, które są dołączane do aplikacji. I nasza aplikacja nie powinna stricte zależeć od każdej z nich. Ale jak wiadomo, czasami ciężko jest to osiągnąć, na przykład jeśli chodzi o bazę danych. Jeżeli założymy sobie, że będziemy używać Postgresa, to nawet jeżeli mamy jakiegoś ORM-a, to w prosty sposób tego nie wymienimy na MongoDB. Z tego względu, gdyż jedna to jest nierelacyjna baza danych, a druga to jest relacyjna. Ale na przykład dałoby się coś takiego osiągnąć, jeżeli chcielibyśmy wymienić MariaDB na Postgresa. To wszystko zależy od tego, jak przygotowujemy daną aplikację. Czy chcemy, żeby taka zmiana na przykład była możliwa. To w jednym z kolejnych slajdów też o tym troszkę opowiem. Dlaczego ta zmiana na przykład by była potrzebna i dlaczego powinno się przygotowywać taką aplikację, żeby można było wymieniać właśnie te resursy. Mamy Postgresa, który jest replikowany, jest to kilka hostów, ale dla naszej aplikacji jest to dalej jeden resource, z którego korzystamy. Dobrze, teraz cały proces. Mamy już kod stworzony, mamy konfigurację, mamy wybrane zależności, których nasza aplikacja używa, to teraz możemy ją uruchomić. Zanim ją uruchomimy, trzeba przygotować build. Ten build tworzymy, checkoutując sobie daną wersję, daną rewizję z repozytorium, odpalamy testy, znaczy na początku instalujemy wszystkie wymagane zależności, uruchamiamy testy, sprawdzamy, czy ten nasz kod, ta nasza aplikacja działa poprawnie i w wyniku takiego buildu otrzymujemy artefakt. I ten artefakt później przekształcany jest w release'a. Release ma swoją wersję nadaną. Release jest to połączenie tego artefaktu, który jest niezmieniany, nie powinien być zmieniany w trakcie właśnie tworzenia release'u. Do tego release'u jest dołączana właśnie konfiguracja, która potem będzie uruchamiana na danym środowisku, czy to jest środowisko produkcyjne, czy devowe, czy stage'owe. To po prostu ten artefakt jest cały czas ten sam. Różni się jedynie tym, różni się konfiguracją, którą do niego dołączamy. Jeśli chodzi o różne narzędzia, z których można do tego użyć, to może być na przykład Atlassian Bamboo, który może uruchamiać nam właśnie testy, produkować ten artefakt. Plus ma możliwość zdefiniowania sobie deploymentu, przygotowania różnych środowisk, na których on będzie deployowany. TeamCity, w nim na przykład deployment będzie troszkę trudniejszy do przygotowania, ale dużo łatwiej jest przygotować różnego rodzaju testy. No i do tego wszystkiego modne ostatnio słówko, Docker, a to dlatego, że jak się ma dużo projektów, dużo aplikacji, żeby spełniać różne zależności, żeby ten environment aplikacji zawsze był odseparowany od tego, od innych w trakcie uruchamiania właśnie tych testów czy buildowania aplikacji. Proces. Aplikacja, którą przygotujemy, jak już mamy ją zrealizowaną, jak się uruchamia na danym środowisku, jest to proces. Ten proces używa tych wszystkich dodatkowych zasobów typu bazy danych, łączy się z nimi, ale niczego na przykład nie współdzieli z innymi procesami. Czyli na przykład jak mamy dwie instancje tej samej aplikacji postawione, one między sobą nie współdzielą niczego. Stateless nie będzie on zmieniany, czyli na przykład jak mamy jakąś aplikację, która pobiera jakiś duży plik, to ona na daną chwilę tylko zapisuje w katalogu tymczasowym ten dany plik, ale on nie będzie potem włączony w ten codebase. Będzie ten plik przetworzony i przekazany dalej właśnie do tych
baking services, czyli na przykład tym baking services będzie nasz, będzie system plików, to może być na przykład S3, to może być jakiś SFTP, a to może być to po prostu katalog, który mamy na serwerze, który nam służy właśnie jako to dodatkowy ten nasz resource. Ta nasza aplikacja powinna wystawiać nam port, do którego będziemy się łączyć. Dzięki temu możemy bardzo łatwo skalować, gdyż każdą kolejną instancję uruchamiamy po prostu z innym portem. Jest ona niezależna od niczego innego. I no, bardzo łatwo dzięki temu można potem skalować taką aplikację i móc podłączyć się do niej. Jeśli chodzi o PHP, to tutaj jest bardzo ciężko spełnić tą zależność, że ona wystawia port, gdyż głównie to, co tworzymy, to raczej są skrypty, które są uruchamiane czy przez FPM-a, rzadziej przez, właściwie tylko przez FPM-a, nie korzystamy na przykład z Apache'a i z modułu do niego, więc żeby spełnić tą zależność, będziemy korzystać też z HAProxy lub Nginx'a, który będzie nam właśnie, on będzie nam wystawiał ten port. Ale są też takie skrypty, można też korzystać na przykład z React PHP, który po prostu będzie nam wystawiał już stricte ten port i nasłuchiwał ten ruch HTTP. Jeśli chodzi o skalowalność, skalujemy po prostu tworząc nowe procesy. Mamy tą aplikację, która już działa, chcemy, żeby mogła obsłużyć większy ruch, mogła przetworzyć więcej danych, uruchamiamy obok następny proces. Obok to nie znaczy, że to musi być koniecznie na tym samym serwerze, może być na innym. Ten proces dostaje swoją konfigurację, łączy się do tych wszystkich naszych zasobów, no i zwiększa nam właśnie moce przerobowe naszej aplikacji. Jeśli chodzi o sposób uruchamiania takich procesów, jest dużo różnych opcji, żeby zarządzać właśnie, ale nasza aplikacja nie powinna korzystać z pit files, czyli proces ID, czyli plik, którym jest zapisany z systemu Linux ID procesu, który właśnie został przed chwilą uruchomiony. Raczej powinna właśnie korzystać z tego, co nam daje system operacyjny. No, w tej chwili to jest w użyciu AppStar, systemd. Jeśli chodzi o development, żeby sobie ułatwić, to mamy do tego różne narzędzia, skrypty. Można skorzystać na przykład z takiego skryptu Foreman, który pomoże nam, w którym prostym pliku procfile możemy sobie zdefiniować wszystkie te nasze usługi, które powinny być uruchomione. Dostępność takiej aplikacji. Znaczy przede wszystkim powinna móc szybko się uruchomić. Nie powinna mieć zbyt wielu zależności. Powinno się dać bez problemu wyłączyć, tak żeby zakończyła swoje działanie, wszystkie wątki, które w danej chwili uruchomiła, żeby ta aplikacja skończyła to przetwarzanie, a nie urwała na przykład w połowie i zostawiła otwartą transakcję na bazie albo niedokończony jakiś generowany plik. Dzięki temu, jeżeli ta aplikacja będzie mogła szybko się uruchamiać, będziemy mogli bardzo łatwo ją skalować. Jeżeli ten proces trwa kilka sekund, a nie kilka minut, godzin, to możemy bardzo łatwo, bardzo szybko właśnie uruchomić kolejne procesy, zwiększyć możliwości naszej aplikacji. Tak samo bardzo łatwo wtedy możemy zmienić konfigurację tej aplikacji, bo jak wiemy, trzymana jest ona w środowisku, więc żeby aplikacja odczytała nowe wartości, to po prostu musimy ją przeładować. Jeśli chodzi o środowiska powinny być trzymane, powinny być jak najbliżej środowiska produkcyjnego.
Czyli w momencie, kiedy dewelopujemy sobie aplikację, to staramy się korzystać jak najbardziej z tych samych serwerów, z tych samych wersji baz danych, z tych samych wersji kolejek i innych programów, które są potrzebne nam do uruchomienia naszej aplikacji. A to dlatego, gdyż można dużo łatwiej rozwiązywać wszystkie problemy, które napotykamy właśnie w trakcie uruchomienia i w trakcie działania tej aplikacji. Ten problem rozwiążemy jeszcze wcześniej niż w momencie dopiero, gdy on dojdzie na produkcję, bo może się okazać, że w danej wersji, czy Postgresa, czy MariaDB, czy po prostu jeszcze jakiegoś innego programu mogło się coś zmienić, na czym opierała się nasza aplikacja. Do tego mamy wiele różnych narzędzi. Każdy na pewno korzystał z Vagranta, z Dockera. Jeśli chodzi o szybkie uruchamianie takiego środowiska, bo jeżeli mamy aplikację, która wymaga nam PHP-a, wymaga Postgresa, wymaga Redisa, wymaga Rabbita, wymaga jeszcze kilku innych zależności, to uruchomienie takiego środowiska, na przykład przez dewelopera, który dołączył do projektu, może trwać bardzo długo. Dlatego należy wszystko to automatyzować. Jak najbardziej automatyzować. Korzystamy do tego z Puppeta, z Docker Compose'a. Docker Compose akurat nie nadaje się do produkcji, do użycia na produkcji, jeśli chodzi o jakieś większe serwisy. Docker bardzo, bardzo ułatwia nam to zadanie, jeśli chodzi o development, gdyż możemy na przykład bardzo szybko przetestować sobie, jak na przykład działa nasza aplikacja pod nowszą wersją PHP. Po prostu przełączamy kontener, uruchamiamy testy, sprawdzamy, jak to działa. Jeśli chodzi o Vagranta, no to jest troszkę wolniejszy, ale w Vagrancie możemy zasymulować praktycznie identyczne i całe to środowisko, które jest produkcyjnie. Logi. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Każda nasza aplikacja generuje masę różnych informacji, które są potrzebne do debugowania, do sprawdzania, jaki był ruch, do zapisywania po prostu różnych informacji. Ta nasza aplikacja powinna być niezależna od różnych, od tego, gdzie te logi będą zapisywane. Czyli po prostu wypychać te logi na standardowe wyjście i tym powinny zajmować się już inne narzędzia, które będą to zapisywać. No jeśli chodzi o PHP, to do wypychania takich logów, to praktycznie chyba teraz każdy framework, każdy deweloper korzysta z monologa. Kto nie korzysta z monologa? Wow, a z czego korzystacie? Z czego? A co to są zwykłe logi? Czyli do pliku zapisujecie, tak? Okej. Proszę? Do wielu plików. Tak też można. Kwestia aplikacji, którą tworzymy, ale akurat w 12 Factor App te logi po prostu wypychamy dalej na standardowe wyjście. I teraz tutaj narzędzia, które nam mogą pomóc w obróbce i w ogóle w zapisie tych logów. Gdyż naszą aplikację nie obchodzi, nie zajmuje się tym, gdzie te logi będą zapisane, ona po prostu je wysyła na standardowe wyjście i te logi są dalej przetwarzane przez inne programy. Pomóc może nam na przykład Logstash, Fluent, Greylog. Znacie jakieś inne narzędzia? Halo, o proszę. Czego? O, nie znałem, zapiszę sobie później.
Mógłbym powtórzyć jeszcze? Sentry, tak? A to jest w jakim języku napisane? Z wielu technologii. Płatne narzędzia do, nie są do końca też takie złe, gdyż u nas w firmie też korzystamy z wielu płatnych narzędzi. Zresztą każdy korzystał czy z Jiry, czy ze Stasha, czy z Confluence'a, a jak wiemy, to są wszystkie te narzędzia są płatne, ale mają też odpowiedniki open source'owe, prawda? I ostatnia reguła, której powinny się trzymać te nasze aplikacje, to są taski, które będziemy uruchamiać na przykład do update'u, do uruchamiania migracji bazy danych, do zmienienia na przykład konfiguracji, takie po prostu procesy administracyjne. I te procesy właśnie powinny być też uruchamiane w ramach tej konfiguracji, w ramach tego codebase'a, w ramach tego buildu, którego wcześniej przygotowaliśmy. Nie powinno być właśnie gdzieś to z obok trzymane. Możemy sobie na przykład, żeby część rzeczy zautomatyzować, jeżeli to są taski, które są wykonywane po kolei, mają kilka kroków, to możemy przygotować sobie po prostu skrypt, który będzie uruchomiony. Ten skrypt komitujemy do repo i on jest właśnie w ramach tego buildu, tego release'u, on się znajduje. Możemy też właśnie korzystać z konsoli. Taski na zdalnych serwerach uruchamiamy za pomocą na przykład SSH. To też zależy, z jakiego serwera korzystamy. Ktoś korzysta z serwerów Windowsowych, żeby uruchamiać PHP? Wow, jedna osoba, dobrze widzę? Ciężko uruchamiać na przykład z konsoli wtedy jakieś narzędzia? Nie uruchamiacie, tak? Tak też można w sumie. Jeśli chodzi o moją prezentację, to już jest koniec. Dziękuję bardzo za odpowiedzi, które mi udzielaliście w trakcie, za oglądanie. Jak są jakieś pytania, to ja bardzo zapraszam Was na stanowisko G2A. Obok jest piwko, możemy się napić, odpowiem chętnie na wszystkie pytania. Dziękuję jeszcze raz bardzo.